jak uczyć się grać na gitarze. Jak ja uczę się grać na gitarze. I gorąco polecam ten sposób każdemu. Ok? Nie mówię tu o videach o YouTube. Mówię, jak ja uczę się grać sam. Jak ja uczę się grać w tej chwili, codziennie, czy co jakiś czas, powiedzmy. Zakładam, że podoba się wam jakieś nagranie, czy solo, czy whatever. Jakaś partia gitary. Słuchajcie, podstawowa sprawa. To nie idziecie na YouTube, żeby zobaczyć lekcję. Pierwsza sprawa, musicie ten nagranie mieć w komputerze. Czy macie je na CD? No musi być w komputerze. I słuchajcie, jeżeli chcecie używać YouTube, pierwsza rzecz, absolutnie nie idziecie, nie szukacie lekcji. Pierwsza rzecz, szukacie tego nagrania na YouTube. Ok? Playery na YouTube mają prędkości. Ja tego nigdy nie używam. Ale mają, zwolnić możecie do połowy 75%. Ja to widziałem, niedawno odkryłem. Pierwsza sprawa, słuchacie sobie na YouTube. Step by step, prawda? Na zwolnionym, jeżeli to potrzebujecie. Na zwolnionej prędkości. Przepraszam, uczycie się grać w ten sposób. Step by step. Jeżeli dochodzicie do wniosku, że już gracie troszkę, robicie szybciej. Ale najlepszą sprawą jest, gdy macie to nagranie w komputerze na przykład. Ok. Więc słuchajcie, ja nie mam żadnego playera, który robi wolniej odtwarza. Nie mam też w studio, bo w studio nie zwolni ci wave'ów, prawda? Ale co polecałbym zrobić, jeżeli macie jakiś software do nagrywania czy cokolwiek? Na jednym tracku musicie zaimportować to nagranie, którego się chcecie nauczyć. Czy to jest gitara, czy coś. Przesunąć ten track. Ja zawsze sobie zrobię, siebie robię w prawej słuchawce swoją gitarę. Ok? Nagranie, którego się uczę, robię z lewej. No w tym układzie ja nie mogę zwolnić. Zwolnienie jest dobrą rzeczą, ono możecie znaleźć, pozwoli wam znaleźć dźwięki, ale charakter dynamiczny się traci tego, prawda? Jak jest to w normalnym tempie, to wiecie, gdzie on przyspiesza, gdzie zwalnia. Jak macie zwolnione nagranie, to wam ucieknie. Okaże się, że tam, gdzie graliście na wolno, wyda się wam, że jest szybko. Okaże się, że jak gracie w normalnym tempie, jest wręcz odwrotnie, prawda? Więc ja polecam mieć te nagranie w studio i rozsunąć. Z jednej strony mieć to, czego się uczycie. W słuchawkach jest najlepiej, wiecie. Z drugiej strony ja słyszę siebie. I tu już nie mam, nie mogę zwolnić niestety. Więc, ale ja w studio mogę zrobić loop na przykład, że tiri down, tiri down, tiri down, tiri down na full speed. I ja szukam tego nagrywie. Gdzie to jest, gdzie on to gra, okej? Okay? I tak powoli, step by step. Słuchajcie, to nie jest tak, że to zajmuje 3 minuty. To czasami zajmuje 3 godziny, żeby zrobić, powiedzmy, jeden lick. To nie jest tak, że ja mam absolutny słów, prawda? Ale w końcu, wcześniej czy później, dochodzę do wniosku, że zaczynam to grać, prawda? Że gram. Jak czuję, że już gram równo z tym swoim, prawda, trackiem, którego się uczę, więc ja wtedy próbuję nagrać swoją gitarę. Ok? Na jednym traku mam gitarę, której się uczę, na drugim traku nagrałem siebie i słucham tego. Ok? I jak to wszystko jest w tym samym czasie, w tym samym tempie, te same dźwięki, to znaczy, że ja gram. Prawda? Ale to też, to nie jest styl tego gitarzysty, który gra, którego się uczę, to jest styl mój. Żeby wyczuć go na 100%, ja uważam, że to jest niemożliwe, żeby grać tak samo, prawda? Możemy akcent, możemy wszystko. Jakieś, bo devil is in details, you know, w detalach. Ja nie wiem, czy on zawibrował 3 razy, czy 2 razy. Ja wiem, że to ten dźwięk, ale te rzeczy już jest bardzo trudno wyłapać, prawda? Ale generalnie ja nagrywam i wtedy bardzo dobrze jest porównać to, co ja gram i to, co on gra, prawda? Jeżeli cokolwiek wtedy jest jeszcze nie tak, to mi się od razu te gitary rozejdą. Zazwyczaj
to musimy słyszeć jak jedną gitarę ze środka, powiedzmy, prawda, jeżeli brzmienie dobierzemy. Słuchajcie, czasami brzmienie ja dobieram 6 godzin, 8 godzin, żeby brzmieć tak jak ta gitara z tej strony, prawda. Ja tak robię, bo ja to lubię robić przede wszystkim. I w tym momencie, prawda, gdy nagram i okej, uznam, o tu troszeczkę jestem off, ale w czasie, czy no przede wszystkim w czasie, czy w artykulacji, że głośniej, czy ciszej, prawda, w dynamice. Ja wtedy uznaję, że się czegoś nauczyłem. Okej. Więc tak to wygląda. Tak, ja uczę się grać na gitarze. Czy polecam video na YouTube? W ostateczności tak. Najpierw próbujcie sami się nauczyć, prawda? Jeżeli macie problemy, no to spróbujcie znaleźć na YouTube kogoś, kto słyszy przede wszystkim i nie kopiuje innych wideo z YouTube, żeby się nauczyć i potem dzielić to wśród innych kids, prawda? Więc musicie mieć taki, prawda, jakiś taki, nie wiem, to jest wasza prawda, sprawa. Ale tak jak ja widzę, no to ja w każdym wideo na YouTube widzę błędy, włączając moje wideo oczywiście też. Nie? Przecież trudno jest zagrać kogoś tak samo, identycznie, prawda? Więc to są takie moje uwagi, jak ja uczę się grać na gitarze. Tu mój człowiek, którego się uczę, w tym moja gitara. I słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Ja to często też robiłem, jak byłem młodszy. Taki błąd bardzo często się zdarza w tej sytuacji, że uczymy się grać, znajdujemy dźwięk, ale bardzo często cieszymy się, że już mamy ten dźwięk, prawda? Powiedzmy, że to jest C, prawda? Ale w nagraniu jest C o oktawy wyższe. A już to nam, wiecie, musimy zwracać uwagę, w której oktawie on gra, prawda? Więc to jest jeszcze ta rzecz, która zawsze mnie, prawda, nurtowała. Czy to jest TC? Ale to prawda, no to wiemy, że dźwięk. Jak w oktawę wpadniemy, no to musimy jeszcze raz posłuchać, czy jest to C niskie, czy CD wysokie, prawda? Nie kończmy, o, on gra C. Ale w której oktawie? Tak, to się bardzo często zdarza, słuchajcie. Ja wiem, o czym mówię. Że tu jeszcze oszukujemy siebie. Więc to chyba by były takie podstawowe uwagi, jak ja uczę się grać. No i z tymi oktawami, bo to się często łapałem na tym, teraz już może nie, bo się tego nauczyłem, ale wcześniej to właśnie się kończyło tym. No na przykład dzisiejsza sprawa. Chłopiec pokazuje, ja położyłem wideo, jak grać kołysankę intro perfektu. No właśnie ten chłopiec pewnie może słucha, ale nie, on w ogóle pokazał złe rzeczy i w dodatku jeszcze o oktawę wyżej, prawda? Więc jest dużo osób, które nie interesują się już się, czy to jest ta oktawa, czy ta. Tylko są happy, że zagrali dźwięki. On nawet nie zagrał tych, których trzeba, prawda? Więc tu takie rzeczy się dzieją. Więc myślę, że to cała taka moja uwaga, jak uczyć się grać i jak ja uczę się grać. I słuchajcie, jak ja się nauczę grać w ten sposób, ja wtedy myślę, że może to pokazać, bo na to patrzą dzieci, prawda? Kids, młodzi gitarzyści. Ja nie chcę, żeby to młode pokolenie gitarzystów było wychowane naprawdę na takich dziwnych widiach na internecie. Bo ja też jest pewnie dziwne dla niektórych. No cóż, ja tak jak słyszę, ja robię, prawda, lekcje. I nie kieruję się, broń Boże, widiami z internetu, z YouTube, tych różnych nauczycieli. Jedyną osobą, którą chciałbym polecić wam, jest Tim Pierce, studyjny gitarzysta stąd, ze Stanów. On was nauczy dobrze grać. A więc to są takie moje uwagi, jeśli chodzi o naukę gry na gitarze. I co jest wspaniałą rzeczą w tym, słuchajcie, że zobaczycie, jak będziecie happy, jak zrobicie to video w ten sposób. Jak zrobicie to, nauczycie się tej lekcji w ten sposób, prawda? Ja video, bo video robię. Jak sami to wyrzeźbicie, wykopiecie te dźwięki, to jest zupełnie inaczej patrzy się na gitarę, wiecie.
Okej, teraz to chyba wszystko. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam cieplutko. Zeb Bach był tutaj. Do zobaczenia następnym razem. Thank you. Bye bye.